Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Metro Exodus. Teraz nie nagrywałem, ponieważ jestem trochę przygnębiony. Wcześniej byłem chory, się źle czułem, dlatego nie nagrałem wcześniej odcinków. Ale teraz już powinno być ok. Co drugi dzień lecimy normalnie. Co drugi dzień będzie kolejny odcinek Metra. Teraz mamy misję. Dotrzeć do portu i znaleźć mechanika. Wylecimy, zobaczymy. Udało się nam naprawić pociąg. Jakieś lagi mam znowu. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Dopłyniemy, dopłyniemy, prędek. Płyń, płyń. Tak, no już. Dobra, płyń, płyń, płyń. Zaraz tu jakiś stwór nas zaczepi na pewno. No, nie mówiłem. Którym się robiło tą pompkę. Sorry. To nie pompka. To nie to to. Plecak właśnie był i... Płyniemy, majster, płyniemy. Bez żadnych znaków zapytania nie ma. Płyn, majster. No wypier... Nie macie tu. Tak! Co to za bydlak? Dobra, dawaj tutaj. Tu, tu, tu. Bo on płynie tu. Co to kurwa jest? Tutaj. Tu, tu, tu. Tak, jeszcze strzelaj czymś pewnie. Chyba nieważne. Może się zaraz nie zaczepiło. Ciekawe, czym ja mam takie coś zrobić, taką bestię. Jestem ciekawy. Skoczysz tu dziś. Przepraszam za kaszę, ale nie mówiłem. Kim ty kurwa? Chyba jesteś.
Co to za stwór? Nie przypominam sobie. Mówię, idziemy. Napompowałem go całego. W mordę. Co to chyba jest? Raz, sitam kurwa. Tylko mi tu przyjdź. Jeszcze jeden, a drugi to zobaczysz. Ja się z wami nie będę bawił. No, strzelbę musimy mieć, nie? To jest 100%, nie? Musimy zrobić strzelbę. Bo jak strzelby nie będzie, to... Przepraszam, będzie problem. Będzie dym. No dobra, ale apteczka... Mogę tylko te pociski zrobić? Ale to wżera 10-4. No mogę. Może być. Jakby się jeszcze napatoczył jakiś przyjemniaczek, który naładowany mamy. Okay. To już nic nie ma. Rzecz ty w życiu, to pajączak jakiś. Hej mistrzu. Co ci się stało? Okej. Jeszcze nie znajdziemy. No jak, no bo nie, dobra. Tu nic nie ma. Panie mechanik, gdzie pana wywiało? W którą mańkę, do ciebie, mechanik tam. Dobra. Lecimy do pana mechanika. Halo, halo, panie. Idę, idę. Dobra, opuszczaj go. Trzeba wejść tędy. O kurwa, chyba nie. Panie. Kurwa. No.
Został go. Bierz karabin. Pierdolę, no. Co za broń? Się zacina, bo jest brudna, no. Ja pierdolę, nie wierzę. Ja pierdolę, nie ma mnie. Dobra, panu, nie bawimy się już. Mi się skluwa zacina. W sumie to miałem wejść na dacha, nie? Się strzelać z nimi. No, ale chciałem zabić, no co? Chciałem eksplor polecieć, a tu hu. Za dużo ich tam. Na dole. Kurwa mać, no. No nie wierzę. No nie wierzę w to. Aha, skończyliśmy tutaj. Dobra. Sorry za lagi znowu. Tam jest kolega. Mołotowy ma. Wariat. Spoko. Już teraz się nie będę z nimi strzelał. Ty, ale mogę wejść tędy chyba, nie? Tam leży jakiś kolega. O. To nie był Batman, ty. Albo asasyn. Dobra. To ważne. A ten chyba będzie można wejść tam do niego. Chwilę się okaże. Ożesz ty w życiu! Karabin! No ale nie chcę. Wezmę sobie to i to, potem sobie ulepszę. Nie! Chciałem zobaczyć plecak. Ale nic tam nie ma. Eksplor jest najważniejszy. Halo, witam. Halo. Hej.
Panie? Jakbyś mógł się pospieszyć. Co z tym dźwigiem? Halo? Kolego? Ty nie zesrane mutanty, tylko dźwig dawaj. O! Teraz ta! Teraz jest okej, dobra. Idę, idę. Idę, idę, panie. You pretty amazing, bratucha. That was crazy. Блин, those mutants are pretty hardcore. The villagers never have a chance against them. You just cut through them, блин. Well, it's pleasure to meet you. Name's Crest, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Блин, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. No dobra. Tu skończymy nasz odcinek. Na tym etapie znaleźliśmy kupca. Zobaczymy, co będzie w dalszej części. O co? Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i napisaniu komentarza. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.